Cześć, witamy Was dzisiaj bardzo serdecznie. Jest pięknie, jest wszędzie śnieg, jest biało, świeżo, nie dość brudu. My jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni, choć bardzo dzisiaj długo jechaliśmy do pracy. O, nie powiem już ile, bo mieszkamy na takim miejscu. Ale miło zobaczyć ten śnieg w końcu. Jest zima, niedługo Mikołajki, gwiazdka, więc dużo się będzie pewnie działo, dużo ciepła. O, dużo się będzie działo, dużo. Zaczynacie się zbierać powoli, to fajnie. Zobaczcie, ja mam znowu dzisiaj moją ulubioną marynarkę. Dzisiaj dostałam duży komplement. Podobno wyglądam jak Michael Jackson. Był chyba mężczyzną. No tak. Wyglądasz jak Michael Jackson. Ale wiesz, no nie ale... Wiem, nie wiem w dzisiejszym razie, świetle, wiesz co, albo mimo, to była... kocham jego muzykę, czy to albo, dobrze, czy źle. Albo to była sugestia, żebym miała sobie poprawić nos. Uważaj, bo ci leci herbata. No i albo możesz nie mówić. Albo sugestia, żebym sobie poprawiła nos, albo to kwestia tylko tej mojej marynarki. Kiedy kulik? Bardzo słuszne pytanie. Myślę, że powinniśmy go zrobić, póki jest śnieg, a nie później narzekać, że go nie zrobiliśmy, jak śniegu już nie będzie. No tak, ale temperatury są dodatnie, więc jeszcze nie koniecznie. A, zaśpiewać mam. Okej, słuchajcie. Szkoła muzyczna to słabo. No, skończyłam szkołę muzyczną. Ale mówię, że ale wiecie co, zagram wam kiedyś, któregoś razu pięknego, na święta wam zagram, chcecie? Na święta wam zagram na fortepianie. Będziemy live'a, zrobimy ja live'a... Ja tylko na flecie prostym. Zrobimy live'a z naszego domu. O! A słuchajcie, miło was widzieć, i Anka, i Lena, i Sylwię, i Alicję. Hello, cześć kochani. A te ciasteczka, te pierniki, które są pochodzenia, na razie wam nie zdradzimy, ale jednego z naszych ludzi. I bardzo, bardzo jeszcze raz dziękujemy. Natalio, kochana Pazikowska, bardzo ci dziękujemy. Będę okropny. I powiem wam, że te ciasteczka biją rekordy waszej oglądalności i waszych kliknięć, lajków no dobrze, na naszym Facebooku i na naszym portalu. I one są dietetyczne, bo są zrobione z mąki pełnoziarnistej, mąki durum. I są bardzo, bardzo, bardzo pyszne. I dzisiaj będziemy się nimi zajadać poprzez coffee break'a. Tak. No ładne ciasteczka, zobaczcie. Darek odgryzł ciasteczku głowę, ale o, był taki ludzik. Mamy, o, gwiazdkę mamy. No dobrze, już nie przynudzę. Mamy, czekaj, o, choinkę mamy. Dobra. Słuchajcie, no dzisiaj chcemy poruszyć dosyć taki trudny temat. Mieliśmy dużo pytań od internautów, żeby w ogóle poruszyć choroby o niedoczynności tarczycy, a dużo mieliśmy też takich zapytań o Hashimoto, tak? która to choroba jest taką typową chorobą autoimmunologiczną i zostaw to w końcu, bo mi przeszkadzasz, no. Która tak naprawdę doprowadza później do niedoczynności tarczycy. I chcielibyśmy porozmawiać w ogóle o tym i powiedzieć wam z naszego doświadczenia i naszego zespołu dietetyków, jakie można by było robić zalecenia, ale wcześniej no warto by było powiedzieć o tym w ogóle, jaka to jest choroba, kończy się, w ogóle do czego doprowadza. No doprowadza do tego, że tak naprawdę macie złe samopoczucie, więc jeżeli na przykład zauważacie po sobie takie zachowania, że jesteście ciągle zmęczeni, no warto też powiedzieć, że głównie dotyka kobiet, tak? Tak jest 1:10, tak? Kobiety z mężczyzn na mężczyzn, tak? Więc głównie kobiety mają tą problemą. Jest to w ogóle choroba o podłożu autoimmunologicznym, która atakuje gruczoły tarczycowe, które macie tutaj, dwa płatki takie. I jak one przestają działać, no to są zaburzenia hormonalne. I teraz co powoduje? Czy dobrze zaczynacie się źle czuć, tak? Źle się czujecie, czyli tak jesteście... Poczekaj, ja bym tylko jeszcze jedną sprawę, ponieważ pewnie nie wszystkich Was dotyczy problem Hashimoto i pewnie nie wszystkich Was dotyczy problem niedoczynności tarczycy, ale jest to bardzo szeroki problem, jest to bardzo duży problem i dotyczy bardzo szerokiej grupy ludzi, przede wszystkim kobiet, więc warto, żebyście posłuchali, jakie są problemy, jakie zagrożenia, przede wszystkim jak można sobie z tym radzić dietetycznie, b, warto, żebyście udostępnili to u siebie. No bo myślę, że większa część Waszych znajomych może mieć właśnie z tym problem. No właśnie. Warto się wsłuchać i oczywiście najlepsza jest profilaktyka i zdrowe żywienie. Będziemy też o tym za chwilę mówić. I wsłuchać się też warto w swój organizm, bo każdemu takie świństwo może się przydarzyć, jakim jest ta choroba. Ona jest bardzo zmienna, bo ona tak naprawdę na początku doprowadza często do nadczynności,
gdzie czujecie się nadmiernie pobudzeni, gdzie czujecie się trochę rozedrgani, szybciej się pocicie, po co wam się ręce, jeżeli macie przez chwilę nadczynność tarczycy. Jesteście bardzo nerwowi wtedy wszyscy, macie problemy z koncentracją, często macie problemy ze snem, z zasypianiem, bo jesteście zbyt, że tak powiem, pobudzeni energetycznie przez organizm, bo wasz metabolizm szaleje, jest bardzo rozpędzony. Ale Hashimoto charakteryzuje się tym, że później przeradza się w niedoczynność i raz może być większa dawka tych hormonów produkowanych przez tarczycę, bo ją cały czas toczy stan zapalny i ten stan zapalny upośledza pracę tych hormonów. I wtedy często dzieje się tak, że ona się przeradza w niedoczynność. A jak niedoczynność, to macie pierwsze objawy na przykład starości, suche ręce, suchą skórę. Nadmiernie dużo zaczynacie spać, czujecie, macie ciągle objawy zmęczenia, czujecie się szybko rozdrażnieni, przemęczeni, częste bóle głowy tak naprawdę. Czyli te objawy są dosyć dokuczliwe, bo często też w takich stanach braku, że tak powiem, codziennej energii popadacie wtedy też często w depresję. Więc no, choroba bardzo poważna i teraz warto to jest wcześniej wszystko zauważyć, patrzeć, czy takich symptomów nie ma. I teraz tak, taka manualna praca dotykowa, no to tylko lekarz endokrynolog może to stwierdzić. I też wyślę was wszystkich na badania, bo jeżeli takie objawy zobaczycie, no to od razu szybciutko do endokrynologa. A jeżeli nie, no to przynajmniej warto jest zrobić dobrą morfologię i zrobić sobie hormony tarczycy, czyli TSH, FT3, FT4, przede wszystkim wszystkie przeciwciała zrobić również. I też zwrócić uwagę na to, czy cholesterol nie jest podwyższony, bo często przy tej niedoczynności zaczynamy tyć, więc nadmiernie idzie wam waga do góry tak naprawdę, tyjemy, więc ogólnie nie dość, że samo poczucie złe, to jeszcze zaczyna się źle fizycznie wyglądać, tak? Czyli rozdrażnienie, niestabilizacja jeśli chodzi o koncentrację, jesteście rozdrażnieni, czyli kurczę, nerwowo nie do końca. No i tak naprawdę jest słabo i trzeba na to uważać. Kogo ta choroba w ogóle atakuje tak naprawdę? Atakuje osoby, które żyją pod dużym stresem. Stres powoduje to, że często macie osłabiony organizm, barierę immunologiczną, pośledzona jest praca całego organizmu i przez to jest łatwiejszy rozwój w organizmie bakterii, grzybów, różnego typu wirusów i to wszystko później powoduje, że autoimmunologiczna odpowiedź, wasze limfocyty w waszym organizmie pracują zbyt wysoki poziom jest tych przeciwciał, a on cały powoduje to, że atakuje wam tarczycę. I ta tarczyca później wchodzi w stan zapalny i upośledzona jest jej praca i później ta choroba, no niestety, zaczyna nas no, niszczyć pomału, tak? Czy to nie jest choroba psychiczna? Hashimoto nie jest chorobą psychiczną, jest to jednostka chorobowa. Nie psychiczna, tylko fizyczna. To jest atakowanie naszego organizmu. Czyli źle pracuje, źle pracują gruczoły tarczycy. I bardzo często, tak jak mówisz, Aniek, jest ta choroba bagatelizowana nie tylko przez nas jako ludzi, ale również przez lekarzy. I to niedobrze, ale to też wynika z tego, że ją jest bardzo ciężko zdiagnozować i zdefiniować. Ponieważ samo Hashimoto musi, żeby je odkryć, muszą być zrobione badania w całej serii. I systematycznie. Nie można Hashimoto zdefiniować poprzez jedno badanie. Bo jedno badanie może wypaść w porządku, więc często też jest zalecane badanie USG, nie wiem czy mówiłem. Nie. Czyli badanie USG tarczycy też jest ważne, tak? Bo one nieraz może się, gruczoły tarczycowe, te płaty nieraz mogą się zmniejszać, a nieraz się mogą zwiększać przy nadczynności. Także to też trzeba koniecznie zrobić. Dużo mam takich zapytań w ogóle, jakie produkty ograniczyć na przykład, co wywołuje w ogóle tarczycę, te choroby w ogóle związane z tarczycą, tak? No więc te choroby głównie to produkty przetworzone. Czyli tak, jeżeli nadużywacie alkoholu, jeżeli nadużywacie produktów przetworzonych, jedzenie, których są barwniki, czyli cała ta chemia, konserwanty, no to już może dojść do jakichś implikacji dla organizmu i mocniej przedostają się grzyby, bakterie do organizmu, tak, które mogą wywołać taką odpowiedź właśnie autoimmunologiczną. Tak. Warto jest zwrócić też uwagę na to, żeby też osoby nawet, które palą, tak, no bo to też jest w ogóle świństwo. Czyli tak, niezdrowe jedzenie, zanieczyszczone jedzenie, cukier, wszystkie napoje słodzone. Czyli jeżeli ktoś się odżywia bez żadnych zupełnie takich, no nie jest zdrowo, nie patrzy na to, co je,
no to generalnie prawdopodobieństwo takiej choroby zaczyna bardzo, bardzo wysoko rosnąć. Szczególnie wzrastać, szczególnie u kobiet w wieku po 30 roku życia. Też często i po ciąży zwiększone zagrożenie jest u osób, które mają cukrzycę, które mają też celiakię, więc te osoby powinny bardziej uważać. Oczywiście też jest to choroba o jakimś podłożu genetycznym, bo dużo osób ma predyspozycje po prostu takie czy nie inne swojego organizmu, ale ja mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach, tak czytając te wszystkie publikacje, to jest jednak taka choroba cywilizacyjna w dużym stopniu, która teraz bardzo mocno atakuje po prostu kobiety. No wiesz, ja myślę, że ona wynika nie tylko ze złego odżywiania się, ale chyba jest też dużej stresogenności pracy i życia. Myślę, że kobiety są jednak poddane dużo większemu stresowi, dużo gorzej radzimy sobie z pewnymi sytuacjami życiowymi i do wielu rzeczy jesteśmy nieprzygotowane. To nie wynika pewnie tylko z naszych genów i z naszego DNA, ale wynika to też, przypuszczam, z jakiejś takiej roli społecznej, która była nam przypisywana. W tej chwili, kiedy mamy do uporządkowania nie tylko swoje życie, ale życie całej rodziny, plus jeszcze pracę zawodową, czyli taką zarobkową, no bo przecież praca w domu to też jest praca, tylko że nie zarobkowa, to w tym momencie jakby faktycznie nadmiar tych wszystkich obowiązków i jeszcze złe odżywianie się dodatkowo jest przyczyną właśnie zachorowań hormonalnych. Tak, walczyłyście sobie cały czas o te prawa, jak sobie już wywalczyłyście, to się okazuje, że oprócz macierzyństwa, rodzenia, macie jeszcze dodatkowy obowiązek, bo tak naprawdę zaczynacie zawodowo mocno pracować, tak? Tak, intensywność zawodowa jest bardzo duża, a nasza psychika nie do końca jest wiesz, do tego przyzwyczajona. Ale znam też gro kobiet, które mają problemy z Hashimoto i nie wynika to z ich obciążeń zawodowych, ale właśnie ze złego trybu życia, ze złego odżywiania się, z braku aktywności fizycznej, no i to wszystko gdzieś tam się nawarstwia i zaczynamy mieć problemy hormonalne. Co w tej chorobie w ogóle należy jeszcze ograniczyć jakieś produkty? Słuchajcie, nawet warzywa, w szczególności surowe, takie jak biała kapusta, jak na przykład brokuły, jak na przykład soja, sos sojowy, niezbyt częste nawet jedzenie kaszy jaglanej, bo no, okazuje się, że też wpływa na zaburzenia, że tak powiem, produkcji hormonów tarczycy. Także te warzywa, które zgoła wydawałyby się, że są super zdrowe, przy chorobach w ogóle tarczycy i przy Hashimoto też musicie ograniczać. Tak? Czyli jeszcze raz, wymieńmy te kasza jaglana, powiedziałeś, no, żeby niezbyt no, nie, często. Nie częściej niż 2-3 razy w tygodniu. Dobra, dalej. Biała kapusta. Brokuły. Sos sojowy, soja. Soja. Tak, soja to i sos sojowy, bo to tak, sos sojowy. Dodatkowo jeszcze, żebym tak sobie wszystko tutaj, żebyśmy nic nie pogubili się, jakie tam jeszcze mieliśmy. A, jeszcze warto też zwrócić uwagę o produktach, żeby te produkty też były o niskim indeksie glikemicznym. Czyli wszystkie produkty o wysokim indeksie glikemicznym powinniście też eliminować normalnie w diecie, tak jakbyście chcieli się odchudzać i chcielibyście normalnie zdrowo żyć. No i powiedzmy o tym, że podstawowymi założeniami diety dla osób, które mają problemy z niedoczynnością tarczycy i problemy Hashimoto, to jest niejedzenie produktów mlecznych oraz ograniczenie albo wykluczenie w ogóle produktów z glutenem. O glutenie już rozmawialiśmy i już mamy do tego racjonalne podejście i wiemy, które to są produkty. No a głównie chodzi o to, żeby nie jeść produktów wysoko przetworzonych czy w ogóle przetworzonych. Więc jakby sprowadzamy znowu wszystko do jednego, do zdrowej, racjonalnej diety, z tym, że faktycznie przy chorobach Hashimoto i niedoczynności tarczycy dużo intensywniej i dużo mocniej musimy zwracać uwagę na produkty mleczne oraz gluten. Z tego względu, że one są zawsze mocno alergenne, tak? Jeżeli macie wypić zwykłe mleko, no to lepiej wypić mleko kozie, prawda? Jeżeli macie wypić jogurt, to lepiej wypić mleko zsiadłe na przykład, już ewentualnie, jeżeli już, to kefir, czyli produkty mleczne, pszenica, owiec, tak? Te wszystkie produkty z glutenem, które mamy, tak? Żyto. No to wszystkie te produkty stricte no, musicie zupełnie wyciąć ze własnej diety, no bo te zagrożenia ewidentnie będzie się zmniejszać wtedy. Czy produkty mleczne i gluten powodują, że jesteśmy bardziej nawodnione? I tym bardziej u kobiet to nawodnienie jest dużo większe, tym bardziej ze względu na okres, na miesiączkowanie. Przed okresem i w trakcie okresu jesteśmy bardzo silnie nawodnione. To wynika ze przemian hormonalnych. Tym bardziej przy Hashimoto i przy niedoczynności tarczycy to nawodnienie
jest dużo, dużo silniejsze i dużo mocniejsze. Wiesz, w ogóle ta choroba występuje tak naprawdę często po ciąży, bo są duże zaburzenia, rotacje hormonalne. Znaczy nie tyle zaburzenia, co hormony pracują intensywnie, a przy wysokich hormonach zawsze te grzyby, bakterie, wirusy łatwiej się w organizmie rozwijają, tak? Więc to automatycznie, że tak powiem, jest taki okres zagrożenia pociążowego też i dla kobiet właśnie z Hashimoto. Także tutaj też musicie zwrócić uwagę. I poza tym wszystkie tak naprawdę choroby bakteryjne, wirusowe, które przechodzicie, jeżeli bierzecie długi okres czasu, duże ilości antybiotyków na przykład, tak? Dlaczego antybiotyków? Dlaczego tak antybiotyki szkodzą? No bo one, jak samo wskazuje nazwa antybio, czyli antyżycie, one upośledzają florę bakteryjną. Jeszcze raz, ładnie to powiedziałaś. Antybio. Dlatego antybiotyk. Dokładnie tak. Czyli jest to przeciwko życiu. Także to nie jest tak, że jest to obojętne dla naszego organizmu, dlatego tak ważne jest, żeby później nadrobić wszystkie te braki dobrych bakterii w naszym organizmie. Ale ja tak postaram się też przybliżyć, bo jak ważne jest jedzenie i dlaczego, tak? No bo wyobraźcie sobie, że jesteście po takiej kuracji antybiotykowej i teraz tak, macie osłabioną florę bakteryjną w jelitach i tak często dochodzi wtedy przy niewłaściwym jedzeniu do że tak powiem, upośledzenia błony śluzowej żołądka, śluzówki jelit, w ogóle wasze kosmyki jelitowe są uszkadzane, macie tak zwaną lekką przepuszczalność jelitową i teraz jeżeli jecie jakiekolwiek produkty i w tych produktach są jakiekolwiek alergeny, czyli jakiekolwiek szkodliwe substancje chemiczne dla zdrowia, to one wpływają do krwiobiegu i wtedy rodzą się stany zapalne i te stany zapalne rodzą się w różnych miejscach ciała. Jest bardzo silna odpowiedź autoimmunologiczna, czy organizm tak naprawdę zaczyna produkować w dużej ilości limfocyty. Limfocyty, czyli tak zwane białe ciałka krwi, które mają nas uleczyć, ale w zbyt dużej ilości, jeżeli są wyprodukowane, bo taki stan się długo utrzymuje i wy nie dbacie o swoją florę bakteryjną, zaczyna atakować wam własne wasze organella, czyli w tym przypadku gruczoł tarczycowy. Tak, i zaczynacie mieć problemy z Hashimoto, więc ten mechanizm, zobaczcie, jest taki, że no nie można byle czego jeść, trzeba dbać o tą florę bakteryjną w jelitach, dlatego nie warto pić dużo słodyczy, znaczy nie, warto pić napojów słodzonych, tak, bo cukier jest takim paliwem, które powoduje, że te bakterie, te grzyby, się namnażają. Te drożdże się namnażają i później przy takim przeciągającym się stanie, przy przepuszczalności jelitowej zaczyna dochodzić, że to wszystko zaczyna płynąć do organizmu i produkuje po prostu nam się jakieś stany zapalne. Więc no musimy po prostu o to zadbać. O to zadbać. To jest bardzo ważny temat. Wiem, że jest to zmora dla wielu osób. Dlatego te rady, które dzisiaj dajemy, są takimi bardzo praktycznymi poradami i myślę, że takimi, które jesteście w stanie wdrożyć w swoje życie i bez kłopotu zainicjować w własnych kuchniach. A teraz uwaga, słuchajcie. Poczekaj, bo jeszcze chcę powiedzieć, co trzeba zaleceć. To poczekaj, chwilę zróbmy sobie oddechu, bo Agnieszka Agnes Krakowiak pisze nam tutaj, kochani, że walczyła 10 miesięcy o swój cel i w końcu osiągnęła swoje minus 20 kg. I chciałabym teraz, żebyśmy wszyscy klikali lajki dla Agnieszki Agnes Krakowak za to, że osiągnęła minus 20 kg. Brawo dla Ciebie. Brawo Agnieszko. To jest wspaniały wynik, minus 20 kg, mało komu się to udaje, ale widzę, że zdrowy styl życia, sport, zdrowe jedzenie weszło Ci w krew i mam nadzieję, że teraz... Zobacz, ile Ci się lajków posypało, kochana. Także gratulujemy Ci wszyscy trzymamy kciuki. Agnieszka, byłoby miło, gdybyś podzieliła się swoją wiedzą i swoimi doświadczeniami na naszym portalu, na swoim feedblogu. I myślę, że chętnie udostępnimy Twoje wpisy na feedbloga. No nie ma nic lepszego niż to, że ludzie patrzą, że to po prostu można zrobić, słuchajcie. A najtrudniej, żeby zacząć robić, trzeba zacząć. Jak już zaczniecie i odpędzicie wszystkie demony zła od siebie, lenistwa, podobnie jak Agnieszka, to ruszycie. I nie odkładajcie, że zrobicie to po świętach, zróbcie to od razu, teraz. Bo pamiętajcie, nam zależy nie na efekcie Waszego tegorocznym i nie zależy nam tylko na tym, żebyście w ten Sylwester dobrze wyglądali. Nam zależy na następnym Waszym Sylwestrze. Ale w ten też. Dlaczego nie? To jest jasna sprawa. Zrobimy zresztą Wam odcinek specjalny Coffee Break'a. Co zrobić, żeby na Sylwestra dużo lepiej wyglądać niż wyglądacie i jakie zastosować metody. Zdradzimy im? No pewnie. Dobrze, wróćmy na chwilę jeszcze do tej tarczycy. Wracamy do tarczycy. Słuchajcie, bo tak naprawdę jakie są zalecenia takie dietetyczne, tak, w tej chwili, jak zmienić? No więc musicie się odżywiać po prostu racjonalnie. Trzeba iść systematycznie posiłki, wykluczając te produkty z diety, o których mówiliśmy, ale teraz
co by jeść takiego, co by było dobre. Okazuje się, że jest taki składnik, jakim jest selen i on jest takim swojego rodzaju, jednym z jego działań jest regulacja odpowiedzi autoimmunologicznej przez nasz organizm, więc selen taki zalecany przeważnie jest w takich dawkach Hashimoto przez lekarzy od 80 do 200, ale ja powiem przez 100, bo nie jestem lekarzem i to zawsze słuchajcie bardziej niż nas oczywiście lekarzy. Więc 100 mikrogramów to jest odpowiednia dawka, można to dosuplementowywać do jedzenia. Ponoć ma bardzo dobre skutki dla leczenia chorób tarczycy, w tym Hashimoto bardzo pozytywnie wpływa. Też takie badania, jak byłem na kongresie dietetycznym 2 lata temu, to właśnie ten selen właśnie był też dyskutowany, jeśli chodzi nawet o choroby nowotworowe. Gdzie on występuje naturalnie w produktach, żeby też nie kupować byle jakiej jakości produktów, bo okazuje się, że jeżeli jemy duże ilości suplementów niewiadomego pochodzenia, to też możemy sobie zafundować Hashimoto. Więc kupujcie zawsze produkty certyfikowane, najlepiej w aptekach, bo wiadomo co tam jest, no jest większa po prostu kontrola. Gdzie ten selen jest? On jak się jest, to okazuje się, słuchajcie, najwięcej jest go w orzechach brazylijskich. I tych orzechów brazylijskich, no tak naprawdę nie za dużo można zjeść, bo to już w 8 orzechach jest nawet i 500 mikrogramów, czyli UG mikrogramy. Więc dobrze jeść sobie tam, nie wiem, no 2, 3, 4 orzechy dziennie, ale nie więcej, tak? Czyli jeżeli jecie systematycznie. Ale orzechy brazylijskie w ogóle są fajne, bo one mogą zastąpić Wam przy okazji taki dzienny posiłek. Nie macie co zjeść, można zjeść takie orzechy. Po prostu my często zalecamy naszym klientom nie tylko te orzechy, ale akurat te są przy Hashimoto, tak? I przy chorobach tarczycy, więc sobie zjeść kilka orzechów i to nam Wam zastąpi posiłek. Metabolizm będzie się napędzał, jest dużo białka, tłuszczy, tak, węglowodanów, więc macie spory zasób energii. Co jeszcze? No przede wszystkim słuchajcie, witamina D3, która występuje na przykład w sardynkach, we wszystkich tłustych rybach, w tych tłustych rybach z kwasami omega-3. Ja to zawsze tak się rozwodzę, ale już nie chcę Was zanudzać tymi błonami komórkowymi, jak pozytywnie wpływają kwasy omega-3 i ich stosunek jedzenia codziennie, ale tak mówiąc prostym językiem, jecie te produkty, w których jest dużo kwasów omega-3, czyli wszystkie tłuste ryby, makrela, tuńczyk, kargulena, jeżeli łosoś, to oczywiście ten bez dioksyn, tak? Miętus, z takich głębinowych ryb to tam był jeszcze karmazyn bodajże, tak? Śledź mówiłem? Nie, śledź świeży na przykład, co tam sardynki były, co jeszcze mamy takiego dobrego z tych rybek? Chyba wszystkie prawie wymieniłem. Niemniej tłuste ryby. I te tłuste ryby, one mają właśnie bardzo dużo tych kwasów omega-3 i one właśnie bardzo pozytywnie w tych schorzeniach, że tak powiem, działają. Ja myślę, że lepsze są, jeszcze dobrze jest używać na przykład olej z kwasami omega-3, czyli mamy olej najlepszy doktor Budwik, tak, lniany. Później mamy olej z orzecha włoskiego, olej mamy z ostropestu plamistego, olej rydzowy. Wszystkie z omega-3, czy coś mi jeszcze uciekło? No, rzepakowy jeszcze nasz, tak. Ma trochę kwasu erukowego, więc nie można z nim przesadzać, ale też jest bardzo dobry, nasz rodzinny. Tylko musi być taki, aż taki pomarańczowy, gęsto-żółty i ma naprawdę taki bardzo intensywny zapach, nie każdy może go wypić. Więc dobrze jest systematycznie, codziennie dodawać sobie do diety 2-3 łyżki takiego oleju, tak. Ważne, żeby ten olej trzymać w lodówce. Lodówka musi być zamknięta, nie może dochodzić światło, bo wtedy te kwasy będą traciły właściwości wszystkie i będą się uwodarabiać. Żadnej temperatury, jak na przykład zjecie jedzenie, chcecie polać, no to jedzenie musi być już letnie, bo będzie, jeżeli te oleje będą podgrzewane powyżej 40 stopni, stracą swoje właściwości. Czyli macie sobie w olejach wtedy kwasy omega-3 z frakcji ALA, z ryb macie EPA-DHA, ekstra. To jest takie jeszcze zdrowe, czyli to selen, tak, mówimy o orzechach brazylijskich. Na co tam jeszcze trzeba by było zwrócić uwagę, tak się zastanawiam. Mieliśmy te produkty, które wykluczamy. Chyba będzie praktycznie z praktycznego punktu widzenia. Ważne jeszcze może jak ćwiczyć w ogóle, słuchajcie, no bo to się tak wydaje. No, wiemy, że na przykład któreś z Was ma Hashimoto, trafiło się to świństwo, już mamy. Jak wtedy trenować, jak ćwiczyć? Bo wysiłek fizyczny jak zwykle jest zdrowy, tak? Bo idziecie, rozładowujecie stresa. Mówiliśmy, że ta choroba jest o podłożu autoimmunologicznym, często głównym takim przyczyną jest stres, życie w wysokim stresie, więc co by tu zrobić? No, fajnie jest ćwiczyć, ale ćwiczyć niezbyt intensywnie, czyli ten trening musi być taki, musi Wam sprawiać przyjemność, nie możecie na takiej jednostce treningowej przemęczać się do takiego maksymalnego wysiłku, czyli on powinien być tak naprawdę na jakieś maksymalnie, moim zdaniem, 60%. Fajne są techniki relaksacyjne, które powinniście ćwiczyć, czyli na przykład yoga, pilates, slow jogging, wszystkie nordic walkingi, biegania, chodzenia, tak? Nie ma bezpośrednio jakiegoś zakazu, żeby czegoś nie robić, ale ważne jest,
żeby pod koniec tygodnia i w czasie konkretnej jednostki treningowej nie być za bardzo przemęczonym. Czyli wychodzicie z treningiem z takim lekkim niedosytem, a jeszcze bym coś to potrenował, jeszcze bym zrobił, czuję się, a już to jest oznaka wtedy, że poświęciliście 45 minut, trzeba wyjść i odpocząć. I już wtedy się regenerować. Nie można przesadzić po prostu. Jak przesadzicie, no to mogą być znowu zaburzenia hormonalne, znowu ta tarczyca może zacząć wariować, więc tutaj trzeba naprawdę do tego podejść tak bardzo z głową i starać się, że tak powiem, jakoś to racjonalnie robić. Się uśmiecham do Ciebie, ponieważ dziewczyny się za chwilę chyba zaczną wymieniać przepisami na ryby, bo żona pisze, że dzisiaj ma rybę z warzywami, Ania pisze, że Boże, że ona uwielbia ryby i zaprasza Bożenę do siebie. No dobra, ryby są bardzo zdrowe kończymy. I słuchajcie, bardzo fajnie. Tarczyce kończymy, słuchajcie, złe samopoczucie, przede wszystkim endokrynolog, morfologia i robicie wszystkie badania, wtedy i będzie nie wiadomo. Pamiętajcie, USG, TSH, FT3, FT4, TPO, wszystkie, czyli badania przeciwciał. Cześć Sylwia. I cholesterol. Cześć Sylwia. Sylwia Kojto-Labuda się tutaj do nas odzywa i pyta się, czy można korzystać z sauny. A Sylwia to jest, słuchajcie, moja bardzo, bardzo bliska koleżanka ale ze tak studiów. Ale tak w ogóle, czy także można korzystać z ale sauny? Ale Sylwia, korzystać ze sauny tak w ogóle, czy przy Hashimoto i przy niedoczynności tarczycy? Generalnie chyba nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby korzystać z sauny przy niedoczynności tarczycy. No wiesz co, powiem Ci szczerze, że nic takiego nigdy z niczym się takim nie spotkałem, tak? Ale słuchajcie, z sauną w ogóle, nie wiem, to jest też tak, że warto chyba, bo sauna ma fajny, pozytywny wpływ na nas, na nasz organizm. Wypłukujemy z siebie, pocimy się, dużo toksyn i tak dalej. Regenerujemy się po saunie lepiej, ale pytanie, po jakiej saunie się lepiej regenerujemy? Bo jeżeli my jedziemy na ciężki trening, a później siadamy sobie w saunie i kto dłużej wytrzyma, gotujemy saunę na 100 stopni, siedzimy wszyscy, nie możemy, każdy facet nie wychodzi, a to nie wychodzimy w ten saunę. Okazuje się, że jeden facet ma nadciśnienie, siedzi w tej saunie, tak? No to jeżeli ktoś ma nadciśnienie, nie chodzi do sauny, ale fajnie jest chodzić do sauny, moim zdaniem zawsze chodziłem, robiłem sobie na przykład kilkuminutowe takie sesje i chodziłem na przykład sauna, później prysznic, jakiś zimny kubeł wody na głowę, albo bania, tak? I później na przykład do parówki. Takie sesji zrobiłem sobie z 5, nie przemęczając się specjalnie, nie wysiadując, nie męcząc się w tej saunie. No to po takiej saunie ja się fajnie, wspaniale czułem i świetnie. No ale jeżeli mam siedzieć w saunie, nie wiem, pół godziny, bo myślę, że schudnę w saunie, a nie schudniesz w saunie, bo sauna nie jest odchudnięcia, no to bez sensu, no. Ale fajna jest sauna, sucha, mokra, nawilżacie z śluzówki, organizm fajnie się później regeneruje, rozgrzewa się później, uodparnia się lepszą barierą neurologiczną, sama jest w ogóle bardzo zdrowa i bardzo świetnie działa na regenerację organizmu. Znaczy przy nadciśnieniu no nie odpada, odpada sauna. Odpada sauna, jest niebezpieczna. Po prostu trzeba w ten czas dobrze znać swój organizm, albo iść na bardzo krótką, żeby tam nie zasnąć w tej saunie przez przypadek. I żeby się gorzej nie czyli poczuć. Czyli jak nie zasnąć, to przeważnie ktoś idzie do sauny. No właśnie, nie chodzi o alkohol do sauny. Nie chodzicie o alkohol do sauny. A mówiłeś o alkoholu, o piciu kawy i używkach przy Hashimoto no tak, i niedoczynności. No mówiłem na początku, że odpada, tak. Tak, że to jest niestety przyczyna tej choroby również. No dobra, to przechodzimy do Waszych pytań. Pytań. I jeszcze ja chciałam... na pytania. Powiedzcie to Mroczkowi, że co, żeby nie pić alkoholu w saunie? To napisał. Kasia Czuboni. Oj. Okay. No dobrze, dobra, powiemy. Zaraz do niego dzwonię. Zaraz do niego zadzwonimy, Kasiu, uprzeć go. Słuchajcie. Skakuję pod prysznic. Chciałam też pogratulować, słuchajcie, Bożenie. Bożena napisała, że... Już Wam czytam. Bożena napisała, że zaczęła trenować na podkładkach ze swoim mężem. I trenują teraz już razem i chcemy Wam pogratulować, bo właśnie od tego jesteście, żeby zarażać swoich najbliższych treningami i żebyście robili to razem. Także to jest bardzo ważne, bo w ten czas jest Wam dużo łatwiej. Nam na przykład jest dużo łatwiej pracować, ponieważ robimy to razem i motywujemy się do działania razem. Darek mi czasami powie, że mam za gruby tyłek, a ja mu do tego, że ma wystający brzuch. I w ten czas jest to chyba całkiem dobrym motywatem do tego, żeby się za siebie zabrać. I to nie jest złośliwe, ani nie obrażamy się na siebie nawzajem, tylko jest to jakaś tam motywacja wzajemna do tego, żeby działać. Ale nie na słowach to się musi kończyć. To musi się skończyć na wspólnym działaniu. To jest niezwykle ważne. Znaczy, no na pewno my nie jesteśmy typowym przypadkiem, tak? Bo ja już trenowałem ileś lat, zanim się poznałem w ogóle. No ja też trenowałam kilka dobrych lat, zanim się poznałam. Sytuację mamy taką, że nawet jeżeli
no trudno nie akceptować nas siebie w tym, bo jeszcze robimy, mamy, to jest nasza praca zawodowa, ale też jest przecież tak, że my jak nie pójdziemy na ten trening, to się źle czujemy, a osoby, które zaczynają ten cały proces, są obawiają się, co to będzie, jak się będą czuły, nie znają swojego samopoczucia, więc najtrudniej jest pewnie tym osobom, które zaczynają i wtedy to, co Joanna mówi, tak, to wsparcie jest ważne, no bo jeżeli macie, słuchajcie, inne gary w domu, każdy z Was co innego je, jedna osoba co innego gotuje, druga go wyśmiewa, idziecie do restauracji, co innego zamawiacie, okazuje się, że słodycze leżą wieczorem w lodówce, bo jedna osoba je, a druga nie, no to trudno trzymać dietę i trudno też w takiej dezaprobacie taką swoją, że tak powiem, nie każdy ma w sobie tyle siły i mocy, żeby być takim uparciuchem i naprzeciw przekór wszystkiego robić swoje, więc pomóżcie sobie. Pamiętajcie, że związek to relacja obojgu ludzi, stosunków między nimi, jeżeli będziecie o to dbali, pielęgnowali, jeżeli panowie nie będziecie się wyśmiewali z kobiet, wtedy będziecie mieli piękne, ładne, sklepne pośladki. Tak, dokładnie. W ogóle właśnie ja się dziwię, dlaczego faceci czasami stoją okoniem i nie chcą pracować razem ze swoją panią i nawzajem. Kobiety też czasami stoją oporem. Ja myślę, że to wynika raczej ze strachu przed wysiłkiem fizycznym, ze strachu przed zmianami, jakimikolwiek zmianami, jakkolwiek rozumianymi. Że niby będą robić taki faceci damski trening, jakieś podkładki, ten slajd podkładki. A jak brałem takich cwaniaków, którzy mają dużą masę mięśniową i kazałem zrobić kilka ćwiczeń, to się okazało, że ten trening to jest bardzo trudny. I znowu musimy teraz kliknąć lajki i tym razem nie dla Agnieszki Krakowiak, tylko dla jej męża, który razem z nią ze 115 kg schudł minus 20 kg. Wow. Więc dla Twojego męża też wielkie oklaski. Agnieszka, to chyba dzisiaj jest Twój dzień. Brawa. Minus 20 kg. Szacun, jak to się mówi, szapoba. Kasia pisze, że z lenistwa. Że z lenistwa nie ćwiczą. No, z tym leniuchy, za dobrze Wam jest po prostu. Leniuchy, brać się do roboty. Z lenistwa też się zdarza. Ja się tym kiedyś zajmę w końcu. Z lenistwa też się zdarza. Słuchajcie, teraz tak. Informacja a propos płyt. Osoby, które kupiły w tej chwili płyty, otrzymały od nas dostęp do portalu do czasu, aż te płyty do Was polecą i wylecą, razem z dietami. Ola, też napisz do nas na pryw, chodzi o tą wygraną, więc będziesz miała do wyboru albo płytę, albo dostęp do portalu z najnowszymi treningami. Ponieważ trening częściowo Cardio & Shape jest już dostępny online na naszym portalu. Także cieszymy się, że możecie z tego korzystać. Fajnie, że z nami pracujecie, fajnie, że się zmieniacie i bardzo, niezwykle bardzo się cieszymy, że zmieniacie się nie tylko Wy, ale Wasze rodziny. I jeszcze raz apeluję do wszystkich, którzy prowadzą swoje dietetyczne jedzenie, żeby nie gotować na 40 tysięcy sposobów, tylko żeby gotować jeden posiłek dla całej rodziny. Będzie Wam dużo łatwiej i będziecie dużo, dużo, dużo zdrowsi. Także myślę, że co? Że Hashimoto i niedoczynność tarczycy wykorzystaliśmy dosyć mocno. No myślę, że tak, bo że coś nowego się uważa, że będziemy mieli jakieś nowe informacje, no to wtedy jak najbardziej oczywiście damy Wam o tym znać. No właśnie. No. Także... Na dzisiaj chyba będziemy kończyć. Bo zostawmy się w niedosycie. Wasze efekty są coraz bardziej imponujące. Dzielcie się z nami tymi efektami. Czekamy na Wasze wpisy na feedblogach, które będziemy udostępniać na Facebooku, ponieważ są one dla nas bardzo inspirujące i motywujące też dla tych, którzy je czytają. Pierwsza była Kasia i gratulacje wielkie Kasia za Twoje wpisy, bo są niezwykle intrygujące. Kobieta, która bardzo wcześnie zostaje mamą, wydaje się, że na pewno przeżywa szok, ale Ty obróciłaś ten nowe życie w zupełnie nowe życie dla siebie i zaczęłaś o siebie dbać, co jest cudowne i piękne. Tu jest jeszcze jedno pytanie od Agnieszki, czy może pić pokrzywę, jeżeli bierze tyroksynę lewoskrętną, bo wtedy lewotyroksynę się bierze przy tych niedoczynnościach wszystkich tarczycy. Słuchaj, no nie chciałbym mówić ani tak, ani nie, ponieważ często rozmawiałem z lekarzami, mówią, że niby można, ale nie dostałem takiej jednoznacznej odpowiedzi. No niby ona odwadnia, ma działanie odwadniające, wypłukuje toksyny z organizmu, także myślę, że nie powinno się nic stać, ale ja myślę, że nie więcej niż 3 razy w tygodniu i jakąś taką kurację, nie wiem, pokrzywową, 3-tygodniową, później trzeba zakończyć jakąś dłuższą przerwą też, która powinna trwać znowu już ze 3 tygodnie, także z tym też również nie przesadzajcie. Natomiast na pewno wszystkie inne zioła, takie jak, nie wiem, rumianek, podejrzewam,
z tych takich wszystkich herbat ziołowych typu mięta nie ma żadnych przeciwwskazań. Jeśli chodzi jeszcze o te zioła, które na przykład w tej chwili ja stosuję, czyli co my tam jeszcze mieliśmy z tych ziół ostatnio, takich ciekawych. Ale ziół czy herbat? No ziół. Mówisz o manuce w tej chwili? No nie ma, no to drzewo herbaciane, to też manuka jest świetna na choroby układu pokarmowego. Ale z tym, oprócz rybosacja ostatnio tam piję, bo zapomniałem, kurde, właśnie mi uciekło. No mam taką fajną, z hibiskusem. Hibiskusa też można trochę na przykład przy nadciśnieniu, obniża ciśnienie, więc też jest dobre i ma dużo, bardzo dużo hibiskus sam w sobie flawanoidów. Pewnie czystka też można pić, bo on ma w sobie bardzo dużo polifenoli, a to wszystko bardzo działa, że tak powiem, mocno przeciwzapalnie. W tej diecie jeszcze, tylko dokończę już, jak już mnie zapytałaś o te zioła, to też dobrze jest jeść oczywiście wszystkie... Daruś, czystek. Czystek, tak. Wszystkie, słuchajcie, warzywa i owoce o wysokim potencjale fitochemicznym, więc to będzie jeszcze na koniec powiem przy tarczycy. Wszystkie antyoksydanty, wszystkie owoce, które mają antyoksydanty, które mają z takiego swego rodzaju kolor, czyli cytryny, czyli jagody, maliny, jeżyny, truskawki, ale też i aronia czarnoowocowa, czyli wszystko to, co rozgnieciecie, co ma taki silny barwnik, tak? Co ma fitochemię. To wszystko też będzie mocno silnie działać właśnie przeciwzapalnie, przeciwko grzybom, bakteriom i będzie Wam obniżać na wszystkie odpowiedzi autoimmunologiczne Waszego organizmu. Więc to jak najbardziej tak. Więc ziółka też tam, czy czystek może być hibiskus właśnie, no. Czasami pokrzywa, rumiantek, no mięta, tak? Więc... Jest jak najbardziej. Także słuchajcie, czekamy na Wasze wpisy na feedblogach. Będziemy je udostępniać u siebie na Facebooku. Czekamy nie tylko my, ale i Damian. A Damiana, jak będziecie grzeczni, to poznacie we wtorek. Czy ciastka mi smakują? No oczywiście, że mi smakują. Ja są przepyszne. Ja znowu urwę główkę. I jeszcze raz powtarzam, że te ciastka znajdziecie na Facebooku. Przed chwileczką został dzisiaj wrzucony na nie przepis przez Natalkę. Już nie jedz, bo pójdziemy z torbami, będziesz gruba. Tak zawsze mówię żonie. No to prawda. Myśl o naszej rodzinie. A my dla Was szykujemy kolejne treningi, słuchajcie. Mamy już kupę pomysłów. O moim testosteronie też. To co? Słuchajcie, na dzisiaj chyba się pożegnamy. Także pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Prawdopodobnie w weekend będzie leżał śnieg, więc ulepcie sobie lepiej banana. Lepią bałwany wszyscy. Możecie zacząć lepić takiego... Stawiacie swoje bałwany na naszego Facebooka. O, to wiecie co, spróbujcie może zrobić takie bałwany. Nie takie miło okrągłe, może takie bałwany wycieniowane z wąską talią. Może takie bałwany, które będą utożsamiać to, jaką chcecie mieć sylwetkę w przyszłości. To zróbmy fajne bałwany. W sposób, ale ja robię tradycyjnego. Nie, no, my w ten weekend lepimy bałwany razem z dzieciakami, a bałwana wlepimy na naszego fejsa, więc liczymy na jak wasze tylko bałwany. Tylko będzie leżał śnieg. Także słuchajcie, pozdrawiamy Was jeszcze raz. Widzimy się we wtorek. Cześć. Cześć, pa.